24 września na parkingu przed Leroy Merlin w Cieszynie miał miejsce jubileuszowy kręciołek samochodowy o puchar ZST. Dopisali zawodnicy oraz kibice. Nie zabrakło rywalizacji sportowej w kategorii uczniowie i absolwenci w klasach maluchy oraz reszta świata. Z tego się najbardziej cieszę, że mieszkańcy Cieszyna, ale myślę, że nie tylko Cieszyna, przyjechali tutaj dzisiaj w niedzielę do Cieszyna, aby podziwiać, kibicować tym wszystkim amatorom, bo to są amatorzy, uczniowie, którzy niektórzy ścigają się już latami. Przyjechali tutaj, aby wziąć udział w kręciołku. Jestem im mega wdzięczna i bardzo się cieszę. Pierwszy raz startowałem, jak miałem 20 lat i zdałem prawo jazdy. Teraz mam 35. Jak się podoba ta impreza? Super, bardzo, od zawsze na wysokim poziomie. W tym roku nawet startuję z córką, więc podoba nam się bardzo. Zjawiłem się tutaj, jestem absolwentem szkoły właśnie. Wypada przyjechać. Oczywiście, no to jak się ten kręciołek podoba? No, dobrze wygląda. Jest dłuższy niż edycje sprzed kilku lat. Zobaczymy, jak będzie. Przed tobą jeszcze drugi przejazd. Ty masz jakiś swój sposób na to, jakąś swoją technikę, swój plan? Ogólnie to staram się jechać w miarę wolno, żeby nie robić szkód maluszkowi, bo troszkę go składałem i boję się, że coś się uszkodzi. No i technika, no. Jechać w miarę wolno, w miarę szybko, nic nie narobić, ale być w dobrym miejscu, na dobrej tabeli. No właśnie, nic nie narobić, bo maluszek prezentuje się cudownie. To chyba takie twoje oczko w głowie. No powiedz, co tu przy nim robiłeś? Ile czasu cię to kosztowało, energii, pieniędzy? No maluszka składałem prawie 3 lata. Co było robione? To może od początku całe nadwozie, hamulce, układ kierowniczy, silnik, skrzynia biegów, wiadomo, po pełnym remoncie. Lakier też był zmieniony, bo był maluch przedtem zielony. No i takich parę jeszcze różnych innych przeróbek, takich dodatków kosmetycznych, że tak powiem. I myślę, że tyle. No, pieniążków wyszło dużo, nie powiem ile, bo tego się nie mówi, ale no naprawdę dużo wyszło. Tak. Na uczestników kręciołka czekały samochody zabytkowe, rajdowe oraz wyścigowe. Dzieci mogły zaś poszaleć na gokartach. Zadbano także o solidnie zaopatrzony bufet. Prezentujemy tutaj Ford Crown Victoria, czyli legendarny samochód amerykańskiej motoryzacji, używany przede wszystkim w służbach. Policja, straż, FBI, to jest taka, była taka ich rodzima produkcja, taki można powiedzieć samochód do ciorania, no, owiany już w sumie nawet legendą, można powiedzieć, niezniszczalny, taksówki, z tego względu właśnie najbardziej rozpoznawany. Później jakieś, prawda, GTA, gry, Need for Speed. Samochód jest oryginalny, nie jest to przebieranie z rok produkcji 2010, 116 tysięcy mil przejechane. Nie jest umęczony, lakier jest oryginalny, z tego względu, że nie brał udziału w jakichś pościgach. Była to antynarkotykowa K9 z psem. Gościem specjalnym wydarzenia był Kacper Sztuka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.